Do 3 razy sztuka i nie tylko. Pomysł jak najbardziej się sprawdził. Jest to już 3. edycja opolskiej sceny tańca, z której jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy tutaj takie inicjatywy promować w naszym teatrze. 3. edycja opolskiej sceny tańca to kolejne propozycje bardzo ciekawych spektakli, polskich spektakli z obszaru tańca współczesnego. Na naszych scenach zagości m.in. spektakl Tens, Tranquillo, Café Müller czy na przykład Blisko, z czego jesteśmy ogromnie, ogromnie dumni i oczywiście nie możemy się już doczekać tego wielkiego wydarzenia. Przybliżmy, chociaż trochę wiadomo, że nie wszystko, ale jeśli chodzi o te spektakle i o te teatry. Bardzo często są to projekty, które może są w jakiejś koprodukcji z jakimś teatrem, ale nie są de facto przypisane do jakiegoś teatru polskiego. Mamy projekty, które są projektami tanecznymi, ponieważ jest to teatr tańca, teatr ruchu i między innymi mogę tutaj przybliżyć, że będzie bardzo interesujący spektakl Tranquillo, nad którym opiekę artystyczną przejął znany już tutaj naszym widzom Janusz Orlik, który tworzył choreografię między innymi do takich spektakli w naszym teatrze jak 4 dobre powody, by rzucić wszystko w cholerę, czy I am nowhere, znikanie, ale także i badania ściśle tajne. Oprócz Tranquillo, które zapowiada się bardzo wyjątkowo emocjonalnym spektaklem, będzie na przykład Café Müller, w którym zobaczymy m.in. Dominika Więcka, którego choreografię widzieliśmy m.in. w sztuce Kochania, więc gdzieś tam są to artyści, którzy do nas wracają, którzy proponują swoje własne artystyczne pomysły, projekty, więc bardzo, bardzo jesteśmy dumni, że będziemy mogli ponownie ich gościć, ale w repertuarze opolskiej sceny tańca także Kalejdoskop, czyli koprodukcja nasza z sąsiadującą Galerią Sztuki Współczesnej, ale także nasza propozycja z naszego repertuaru dramatycznego, czyli Dans Macabre. Także jest w czym wybierać. Jeszcze ostatnie bilety są dostępne, także serdecznie, serdecznie zachęcam. Teatr szuka zawsze swojej drogi rozwoju, tak samo chyba tej drogi rozwoju szuka też i taniec na scenie, prawda? Co się uwidoczniało w spektaklach 2 poprzednich edycji. Tak jest, dokładnie. My też jako teatr wielu głosów, różnych spojrzeń, jesteśmy bardzo otwarci na takie inicjatywy, między innymi właśnie Teatru Tańca, Teatru Ruchu. 2 pierwsze edycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych opolskich widzów, więc tutaj widzimy, że ta 3. edycja również cieszy się zainteresowaniem, dlatego też zachęcamy do szybszego zakupu biletów, żeby na pewno wszystkim udało się skorzystać, wybrać te spektakle, które najbardziej ich interesują. Oprócz tego Polska Scena Tańca to także wykłady, między innymi w tej edycji posłuchamy Hanny Raszewskiej Kursy, 4 grudnia, a także pod koniec opolskiej sceny tańca Anny Królicy, która opowie, co się stało z pokoleniem solo, więc gdzieś tam ten teatr i taniec się przeplata, a sam taniec pokazuje nam tutaj różne swoje oblicza. I będzie pokazywał na deskach naszego teatru, na różnych scenach? Dokładnie, na różnych scenach. Od 3 do 9 grudnia mamy spektakle zaplanowane zarówno na dużej scenie, na małej scenie, jak i na modelatorni. Warsztaty, wykłady również tutaj w przestrzeni naszego teatru, więc wszystko w zasięgu ręki.